Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa i ja jestem Pabelus. To jest kolejny odcinek Auto Sale Live. Proszę Państwa, ciśniemy. Trzeba robić biznesy. No welcome. Pani, słuchaj Pani, ja za 46 tysięcy kupię ten pojazd. Yes, but deal. Bardzo się z tego tytułu cieszę. Dobra, już nie pultaj się. Zostało mi 64 tysiące, więc ja bym dobrał jeszcze tutaj może... O, ile dzisiaj BM-ek jest. Ale jazz. Dobra. Welcome. Targuj się. I tego bym kupił za 26 800. No. Halo? Mieciu, kurwa. Ja z tobą nego... To się nazywa negocjacja, Mietek. Targuj się. A co jest? Hello, welcome. No to już żeśmy się widzieli. 26 800. Okay. No. Okay, deal. Dobra, już. Nie sraj ogniem. Dobra, bierzemy Merola. Na początek. I szybciutko go na warsztat. Wyjechać stąd, to naprawdę. Ty wiesz, co to kuźwa jest, hamulec, debilu? Dobrze, jedziemy na warsztat, odpicujemy go. Boże, dlaczego te pojazdy kuźwa zawsze jadą tam, gdzie ja? O Boże, bo oni się nie zatrzymają. Dzień dobry. Dobra, dzisiaj zaszaleję. Kurde, czemu nie? Czemu nie? Zaszaleję. Ile mnie gościu skasuje za naprawę tego auta? Aha. To sporo żeś mnie skasował, powiem ci szczerze. Ja dzisiaj będę szalał. Mogę nawet zdecydować się na wystawienie samochodu w kolorze różowym. Czemu nie? Proszę uprzejmie. I teraz tak, ziomek, szalejemy z tym Merolem, bo kurwa naprawdę warto. Spoiler, różowy, o. I dopasujmy kolor. 2000, to na machę też różowe. Pięknie, naklejki, trupią czachę damy. I neonek, różowy must have, kurwa. Nie ma to tak. O czym zapomniałem? Aha, że lakier. Pewnie lakier. Ale nie, wystawiamy różowy, kuźwa, nie ma to tamto. Różowy pojazd. Ja dzisiaj szaleję, proszę Państwa. Mam taką fazę, że dzisiaj będę wystawiał pojazdy w dziwnych kolorach. No, takich dziwnych, no niespotykanych. Ara będziemy patrzeć, kuźwa, co, a zobaczymy, co z BM-ką zrobimy, nie? Szybciutko jeszcze może na myjnie. Ten czas tutaj strasznie szybko leci. To, ja bym musiał nakupować tych pojazdów, a potem je wystawiać. Tylko, że no nie za takie pieniądze, nie? Dawaj, mistrzu, już szybciutko, no. Już, bo ja nie zdążę. Dobra, jeszcze muszę BM-kę zgarnąć. Aha, i chyba będzie problem z ustawieniem tego pojazdu, bo mi się nie wyświetliło tutaj, że mam wysiąść z wozu. No ale zaraz zobaczymy. Trzeba będzie restartnąć gierę? A nie, jest, dobrze. Ja bym go wystawił za 105 ostatnio szła ta fura. O, dobra, to 110. Niech i da. A po ile ja to wystawiłem? Nie, no dobrze. Po 110. No i gitara. I szybciutko po BM-kę, którą ja kupiłem. Żebym ja to jeszcze pamiętał. A czekajcie, bo ten samochód mi się podoba. Jeszcze.
Dobra, targuj się, synu. A nie, dobrze, może niekoniecznie, bo BMW może trochę kosztować, jeżeli chodzi o naprawę. A poza tym... Zatem ja będę na pewno zmieniał jej kolor. Po chuj się zatrzymujesz, ty. Dobra. Ciekawy jestem, skąd twórca zagarnął, kuźwa, dźwięki tego tych silników. Czy to jest, nie wiem, dźwięk jego odkurzacza, czy... O co tu kurwa chodzi? Jak można dać do gry, gdzie robi się przy samochodach tak chujowe dźwięki silników? To jest coś, co koi uszy, taka muzyka, kuźwa. Coś, co sprawia, że jak dźwięk silnika jest fajny, taki mruczy ten pojazd, to się kurwa nawet radio wyłącza, żeby posłuchać. To ten, kuźwa, gościu, gamoń wziął i kurna dał coś takiego. No przecież to aż się nóż w kieszeni otwiera. No ale dobra, nieistotne. Słuchajcie, ja bym go zrobił, nie wiem, jak bym mógł go zrobić? Jak może wyglądać pojazd? A chuj, też różowy, kurwa. Będzie takie. Dobra, spoiler, pyk. Różowy, dawaj tu, różowy będzie. To też różowe. Wszystko, albo nie. A to dla odmiany zrobię czarne. Dawaj mi tutaj na sRGB, na zerówki, wszystko, ładnie. Jeszcze nie widać, że to czarne, ale uwierzcie mi na słowo. Naklejki, nie wiem, ognie nie pasują, to... SRG. Może być. I neonki, no kuźwa. Oczywiście, że różowe. Dlaczego nie? Znowu nie doszedłem. Ajajajajaj, no ja to mam nieszczęście. Ale tym razem lakier. Nie wiem, powiem wam szczerze. Może być tak, że nikt go nie kupi. A to by oznaczało, że tamtego różowego też nikt. Nie no, słuchajcie, ja przewiduję, będę takim prorokiem. Ja przewiduję, że tam już stoi facet zdecydowany na zakup tego Merola różowego. Bez kitu. Dobra, myj dziada. Szybciochem. A jednak się pomyliłem w przewidywaniu. Nie, czyli ja prorokiem być nie mogę. Ja się nie nadaję do prorokowania i proroctw. Dobrze. Ale jednak różnią się odcieniami, także jest coś do wyboru jednak. Jest coś innego. Niby to samo, ale jednak inne. Dobra, to bym chciał wystawić za 80 tysięcy. O kurde. Dobra. 75. Co ty, kuźwa, 72? Ej, no ja nie mogę tak tanio wystawiać. O ty, panie. 68? No poważnie? 65? 55? Nie, no to 58? Dobrze, na 58 staniemy. Zresztą pisaliście, żeby się trzymać pomarańczowego koloru. Dobra, proszę pani, bo no, mogłem się spodziewać, że to będzie babochłop, to przynajmniej coś tam. Nie, umowa nie stoi. 109 tysięcy. No more offer. Czacha się nie podobała? Dobra, ale jednak gościu jakiś idzie. Ciekawe po którego. Oba są wybajeżone, że tak powiem.
Ale dobrze, ale dobrze. Zwiększ gwiazdkę biznesu do 4 gwiazdek. Mhm, oczywiście. No, panocku. Za którego? Za Merola. Widzę, że cię ciągnie tutaj do tego droższego. Dobra. Czym mogę pomóc? Chyba cię kurwa Pan Bóg opuścił. 109 tysięcy. Okej. All right. No. Yes. Good deal. No właśnie. Znaj laskę pana. Uwaga, głos mniejsza. Co? A to on już nie gada, że jest głodny? I'm very hungry. Cofam to, co powiedziałem. Kochanie, dzień dobry. Kochanie, standardowo, nie? Także na wyjściu dałem ci strzała. Ten dźwięk tego burczenia w brzuchu to brzmi bardziej taki, jakby gościu zaraz miał nawalić w gacie. Czy ktoś kupi mi tu moją BMW-kę? Ktoś coś? Dobra, idę spać. Nie, to nie. Laski bez i bez laski. Zaraz, chwileczkę. 23. Pośpimy. A, 10 godzin. A co se będę żałował? Sen to samo zdrowie. Podobno. No i gitara. Dobra, ktoś coś... O, idzie paniusia. To dobrze. Pani tylko ruszy dupę w tych szarowarach szybciej, bo... Proszę pani, kuźwa, mówię, rusz dupę. Ja potrzebuję na targ jechać po kolejne przewspaniałe okazy tutaj. Dawaj pani. Szybciutko. Za 58 jest wystawiony, to pani za 57 mogę sprzedać. Proszę. Okay, deal. I elegancko. Okay, deal. Dobra, spierdalaj. Szybko, no. Dobrze. 3 gwiazdki mi dała. Nie wiem, po czemu. Ale to może być za cenę, słuchajcie, wiecie? To może być za cena. Dobra. I co my tutaj teraz mamy? To szybciutko, panie. Rachu ciachu. No, welcome, welcome. Targuj się i moja oferta dla ciebie, Gamoniu, to 47 tysięcy. Okej, deal. Dobrze, już uciekaj, bo ja muszę... Spieprzaj, gościu. Czy ja jeszcze mogę... O ty, synu! A to się tutaj okaz trafił. Ło! No takiego to ja jeszcze nie miałem. Porsche! Zamienię Porsche na gorsze. O kurwa. Nie... No... Ach... Ty, panie mój... to jest to, co kupiłem. Zapierdalaj, kurwa, gościu. Szybko, ja już nie będę go tuningował nawet chyba. Chociaż może, nie wiem. Dajesz szybciej, co ty taki powolny jesteś? Taki aż bardzo uszkodzony, czy po prostu... O Jezu, no na krawężnik go zatrzymał, no dacie wiarę? Ja chcę tego Porszaka. Drogi. Ale jak go zrobimy, że ja go wcześniej nie zauważyłem, ale i tak bym go nie mógł kupić. Nie zbiłbym ceny. Gamoniu, dawaj, że szybciej, no chłopie, no. Ja jeszcze mi kurwa pieniądz, weź zabierz. Szybko, szybko, szybciuszeńkiem. Ten jeden pojazd tylko. Zrobić już tutaj tuning, szybki tuning będzie. Ach, ty nie tak blisko, no. Już. Wysiadaj, kurwa, bo czas leci. Ja chcę tego Porszaka. Dobra, słuchaj. Miszuniu, robimy wszystko na cacy, kuźwa, w tym pojeździe, bo on musi szybko zejść. I teraz tak. Spoiler, niech będzie ten. Wszystko tu ładnie, pięknie. Pyk. Zeróweczka, bardzo ładnie. Kup tutaj to cudo też tu, proszę. Zeróweczka, pyk, sru, tu... Naklejeczki, to ten, machniemy, sru i neonik czerwony. I sru, i doszedłem do końca, kuźwa, pięknie wygląda, już, puść mnie.
Ja muszę poszaka szybko kupić. Dobra, na myjnię. Uj! Kurwa, jego mać. Ale czekajcie, nie jest, że samochód uszkodzony. Dobrze, chociaż może jest. Ja to mam szczęście. No jak się człowiek spieszy, to się wiadomo. Nie wytrzymy dzisiaj. Nie mogę go naprawić. O. Dobrze. Już postarajmy się nie przypieprzyć w nicy. Właź do tego auta. Szybciutko na myjnie. Ja tego Porszaka muszę mieć. Dobra. Gościu, bo ja nie mam czasu. Tam rzadki okaz na mnie czeka. Ale swoją drogą ciekawe, nie? Że pojawiają się też inne pojazdy od czasu do czasu, takie, wiecie, takie, których zazwyczaj nie ma, bo te Fiuty Uno i te inne tam, czy jak to się tutaj nazywa, no to są codziennie praktycznie, a takie coś, co żeśmy tam za... Nie! Nie jest mi dane zarobić na tym pojeździe. Paluszki się omyskają. Naprawdę. No dobrze, no sprzedaję, ja już nie wracam na Warszawę, no pierdzielę to. Dawaj tu. No właśnie, kuźwa, jeszcze się ta gra bierze i wiesza. Dobrze, za równą stówę. To dobrze, przesadziłem. Za 105 jednak. O! 108? Ty no, nie godaj. 110? Dobra, coś się zesrało. 130? Przesadziłem jednak. 120? Może być. Może być, będziemy negocjowali. Może te uszkodzenia spowodowały, że ten pojazd jest taki... droższy niż zwykle. Dobra, my w tym czasie, szybciutko, nie marnując czasu, biegniemy, kuźwa, po ten, po zyski z naszego biznesu. Cholera, 16 godzina, nie wiem, czy ktoś zdąży mi tutaj przyjść. Ja mam myśleć, że ty tylko tyle zarobiłeś, tak? szybciutko. Ja żeż, zanim on dobiegnie. O, a tu ładnie, to mi się podobają. Dobra. Mam nadzieję, że już ktoś tam czeka. O, i że ogląda i że się zdecydował. Ach, no, co jest, no, ludzie, Porsche mi przeleci koło nosa, no. No to jest hamowa. Dobra, zmieńmy cenę. Zmieńmy cenę. Anuluj sprzedaż, rozpocznij sprzedaż i weźmy go za 115. O, teraz już jest za drogo, tak? 105? A teraz to też jest za drogo, tak? 100? No co ty godasz, no? 90 tysięcy? Nie, no bez jaj. 99. 98. 95. Kurwa, 94. 92. 91. Ech. No Bożeż ty mój, no. Szkoda, że tu nie ma tego kredytów, nie? Ja od razu bym zaciągnął. Ale swoją drogą, to jest takie dziwne, nie? Że
gra, w której trzeba inwestować masę siana, nie udostępnia kredytu? Nie ma czegoś takiego jak bank i kredyt? W kraju, w którym tę grę stworzono, to nie uznają czegoś takiego, czy po prostu kredyty w bankach to abstrakcja? Dobra, idzie jakiś gruby, ale nie, już mogę zapomnieć o tym poczaku, ja już nie zdążę. Ja to już nie zdążę. Zanim on tu jeszcze dojdzie, a widać, że to kuźwa wielkie, ciężkie, masywne. To on tak jak ja, on nie chodzi, on się toczy. Dawaj, a to jest chyba, dobra. Targuj się i 90 równiutkie. Okej, deal. Dawaj pieniądz, kurwa. Dawaj ten pieniądz. Alright. Jezus, wypeptaler mi. No i chy. O, 5 gwiazdek dostałem. No i już, no i koniec, no i kropka. No i już nie zdążyłem, no. Do 20 czynny salon jest. No nic, proszę państwa. Zaszalałem dzisiaj z różowymi pojazdami. Więc bardzo mnie to cieszy. No i co? No i będziemy na tego Porszaczka polować. Mamy ponad 206 tysięcy kredytów na naszym koncie bankowym. Ja się z tego bardzo cieszę. Będę polował na Porszaka. To jest gratka niesamowita. Warto byłoby coś takiego nabyć tutaj do naszej galerii, bo wydaje mi się, że można naprawdę bardzo duże pieniądze na tym przytulić. Tymczasem dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.